Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale CBT Tester. Dzisiaj w trochę innym otoczeniu. Będę starał się teraz zmieniać trochę otoczenie. Nie tylko ciągle fotel, ale i też natura. Jestem właśnie teraz w lesie. Tu jest bardzo przyjemnie, się nagrywa. Pierwszy raz tak robię. I dzisiaj właśnie spieszę Wam z odpowiedzią na pytanie, dla kogo tak właściwie jest olejek CBD plus CBG, na co pomaga i jakie ja mam z nim doświadczenia. Także zaczynajmy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieć wszystko gdzie. Na początku jednak chcę Wam jeszcze nadmienić tylko szybko, że w dzisiejszym dniu jest specjalny live urodzinowy tutaj na kanale, na którym to live'ie będzie dzisiaj mnóstwo nagród do wygrania. W tym właśnie też olejki od Cannaba Organics, ale także mnóstwo nagród, które zebrałem przez ostatni spory czas. Jest trochę książek, są jakieś akcesoria, są olejki, susze. Także jeżeli chcecie dzisiaj coś wygrać, a jest to naprawdę, myślę, duża szansa, to dzisiaj wbijajcie na kanał o godzinie 20. Specjalny live. Myślę, że potrwa tak z półtorej godziny, bo wiem, że dłużej po prostu nie potrafię mówić, bo już mi gardło wtedy chrypnie strasznie. Także dzisiaj o 20 zapraszam Was na kanał. Nie omińcie tego, bo naprawdę jest dużo dzisiaj nagród do rozdania. Dobra, teraz zaczynamy z tematem dzisiejszego odcinka, czyli na co pomaga olejek CBD plus CBG. I też jakie ja mam z nim doświadczenia, Wam dzisiaj o tym trochę opowiem. Olejek CBD plus CBG to taki olejek na przykład jak właśnie ten od Cannaba Organics. Jest to olejek 10 ml, zawiera 1000 mg tutaj CBG i CBD. To jest olejek w stosunku 1:1, czyli naprawdę trudno o taki na dzisiejszym rynku. Ja wiem, że ten jest dobry bardzo i sprawdza się zarówno mi, jak i moim znajomym. Teraz powiem Wam trochę na temat właśnie tego samego CBG. Co to właściwie jest i jak to działa i jak działa to z CBD. CBG, inaczej cannabigerol, to jeden z fitokannabinoidów, który w największej ilości występuje w odmianie konopi włóknistej o nazwie Santika. CBG, podobnie jak CBD, nie ma działania psychoaktywnego. CBG wpływa na inne receptory układu endokannabinoidowego niż CBD. CBG posiada jednak część podobnych właściwości co CBD, jak na przykład właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i antynowotworowe. Pewne właściwości ma tylko CBG, takie jak obniżenie ciśnienia krwi. Z kolei CBG nie posiada takiej właściwości CBD jak redukcja napadów padaczkowych. CBD wraz z CBG działają na siebie synergicznie. Wspólnie posiadają właściwości, które posiada CBD plus działanie antydepresyjne, reguluje działanie układu pokarmowego, obniża ciśnienie krwi właśnie oraz działa pobudzająco na komórki macierzyste szpiku. Aby w pełni wykorzystać efekt otoczenia, Cannaba Organics ekstrahuje olej CBG plus CBD, gdzie zawartość tych dwóch kanabinoidów w olejku ma stosunek 1:1. Olej ten nie zawiera chlorofilu, czyli jest łagodny w smaku. Olej powstał ze zmieszania oczyszczonych z chlorofilu właśnie surowych ekstraktów kwiatostanów konopi włóknistej, Santika i Futura z olejem z nasion konopi włóknistej. Z tego olejku mogą korzystać osoby z wysokim ciśnieniem. Pamiętam, jak pierwszy raz stestowałem ten olejek, to mocno mi obniżył to ciśnienie. Brałem go wtedy na wieczór przed snem. Wziąłem pół pipety, bardzo mocno poczułem taki
mocny relaks naprawdę i to ciśnienie, które miałem podwyższone danego dnia, bardzo szybko mi spadło. Potem wziąłem sobie drugie pół pipety, czego też nie zalecam, po prostu ja sobie tak stestowałem. Natomiast również już ta druga pipeta tak naprawdę nie wiem, czy była konieczna, bo poszedł mi tak spać. Także bardzo miałem mocny sen, dobrze mi się spało. Sny, które miałem, zapamiętywałem, jak w większości przypadków właśnie po tych olejkach, to jak biorę olejek na sen, to naprawdę pamiętam wszystko. Ostatnio testowałem właśnie i nie brałem olejku przez chyba 2 tygodnie przed snem i te sny przestały mi się pojawiać i przestałem je zapamiętywać, jeżeli były jakieś, to były krótsze, ale też dzisiaj akurat miałem bardzo, bardzo ciekawy sen z medytacją podczas właśnie snu. Ale o tym myślę, zrobię też kolejny jakiś inny specjalny odcinek, albo dzisiaj też powiemy sobie o tym na live. To jest też, myślę, ciekawy temat do obgadania na live, także jeszcze raz zachęcam, żebyście dzisiaj na nim byli. Także co, ten olejek wcale nie jest jakiś taki drogi, jeżeli chodzi o cenę takiego olejku. Na rynku możecie spotkać olejki za 200, 300, 400 zł właśnie z CBG, a nawet i wczoraj widziałem 10-mililitrowy olejek za 469 zł. Jeżeli chcecie na przykład dowiedzieć się, dlaczego niektóre marki mają olejki po 300, 400, 500 zł, a inne takie jak Canaba Organics mają po, z tego co wiem, na ten moment 95 zł, no to możecie zobaczyć sobie oto ten odcinek. Ja mogę Wam nadmienić, że Canaba Organics jest producentem polskim tych olejków. Produkuje ten olej po prostu, dlatego też może mieć lepsze ceny i nie nakładać na olejki wysokich marsz. Także możecie sobie to porównać. Ja Was zachęcam do zobaczenia takiego właśnie olejku, czy też innych, które mają w ofercie. Ja korzystam częściej z olejków surowych. Ten olejek jest olejkiem destylowanym, czyli oczyszczonym właśnie z chlorofilu. Nie mogę Wam pokazać, tak wygląda buteleczka. A sam olej jest taki złocisty, czyli naprawdę gold. W dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, tym bardziej w dzisiejszym dniu, żebyście nie zapomnieli o tym live, jeszcze raz to podkreślę. Zostawcie notyfikację, czyli dzwoneczek obok subskrypcji, żebyście nie pominęli żadnego odcinka, bo na tym kanale pojawiają się 2-3 filmy tygodniowo, plus jeszcze live, albo nawet czasami 2 live'y. Dlatego warto zasubskrybować kanał. Zostawcie lajka, jak się film podobał, czy też komentarz. No i widzimy się, mam nadzieję, dzisiaj o godzinie 20. Pozdrawiam serdecznie. Bless.